Witam moi kochani. Chciałam wam powiedzieć w ogóle dzisiaj, że prawie 2,5 godziny w ogóle musiałam rozkminić, jak się nagrywa, tak? Ponieważ jestem tutaj nie za bardzo w tych sprawach. Musiałam zobaczyć, jak się nagrywa, jak kamerkę w ogóle, jak się pokazać. No w końcu jest godzina 00:27. Doszłam do tego. Witam serdecznie. Postanowiłam się nagrać. I cóż, no taka nocna. Teraz nie o to chodzi. Postanowiłam sobie, w moim planie rocznym ustawiłam sobie, że nagram film pod koniec stycznia, więc tutaj tak jak postanowiłam, tak chcę to zrobić. Nie chcę tutaj opowiadać o tym, co mnie w dzieciństwie spotkało, jakie przykrości. Wyszłam z tego sama i o dziwo, to się nazywa coaching, tak? W dzisiejszych czasach, więc jak najbardziej ten coaching, rozwój osobisty, tak? Stosowałam sobie kiedyś sama, wyszłam z tego, jest wszystko ok, wszystko fantastycznie. Natomiast jak do tego doszło, że zaczęłam ogólnie, postawiłam na samorozwój. Od ponad właściwie 8 lat pracuję w bankowości, wcześniej tak samo w sprzedaży, że pracowałam, miałam swoją działalność gospodarczą. Gdzieś tam ta sprzedaż się ponad 10 lat, tak? I to się tak przewija tam w moim życiu. Natomiast no cóż, praca na etacie w banku doprowadziła mnie do tego, że tak naprawdę no, w 2014 roku popadłam w depresję i sobie myślę, kurde, no co się dzieje w ogóle? Ja, strasznie ambitna osoba, w ogóle zawsze 100% wykonania planu musiałam mieć, ale doprowadzało to mnie do tego, że doprowadziło mnie do depresji, tak, i innych takich chorób i innych jeszcze innych czynników po drodze. Poznałam pewnych ludzi. Nigdy w swoim życiu nie wiedziałam, co to jest w ogóle MLM. Ktoś tam mi pokazał pewien MLM, mówi, ty słuchaj, fajne szkolenie, jest tego, jedziemy, chodź, zobacz, co tam się będzie działo. Wow, normalnie pranie mózgu niesamowite, nie? Ale fantastycznych ludzi poznałam i tak dalej. No i postanowiłam tak sobie myśleć, kurde, fantastycznie w ogóle zacząć jeździć, się rozwijać, tak? No, na wszelkie jakieś właśnie takie spotkania, takie wydarzenia i na szkolenia przede wszystkim, tak? Ponieważ moja firma, cóż, no, w banku szkoliła mnie tylko i wyłącznie no to, co było trzeba w banku, tak, na temat produktów i tak dalej. Nie było czegoś takiego jak samorozwój. Ja sama jak się szkoliłam, sama za to płaciłam i fajnie. Jeszcze w banku powiedzieli, że mnie odbija i tak dalej. No i właściwie w pewnym momencie klientka mówi do mnie, pani Sylwio, a pani to jest w ciąży? A ja, no, czwarty miesiąc, oczywiście nie byłam w ciąży. Natomiast 3 lata temu zauważyłam, że ludzie zaczęli bardzo chętnie do mnie przychodzić, praca w banku jednak coś mi dała, tak? Wartość dodania to ci ludzie. To, że zrozumiałam, że nadaje się do tego, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby szkolić ludzi i ogólnie do tego, że tak naprawdę mam ADHD i nie mogę siedzieć w domu, albo w ogóle nie mogę siedzieć przy biurku, tak? 8 godzin i po prostu nie, to nie dla mnie. No i cóż, zaczęłam się strasznie dołować w pracy, co to w ogóle widzieli i wszyscy, co się ze mną dzieje, a ja poszukiwałam sposobu na swoje życie. Poznałam pewnych ludzi, którzy przyszły do mnie dwie klientki i mówią do mnie, słuchaj, no na pani jeszcze wtedy byliśmy, no jeżeli tutaj chcesz schudnąć i nie wiesz jak i tak dalej, no gdzieś tam blokujesz się, no to my ci pomożemy. No a co myślę, a co mi szkodzi, tak? No poszłam, dziewczyny mi fantastycznie pomogły, rzeczywiście, no ćwiczenia, oczywiście rower codziennie, to przesiadłam się z samochodu na rower i fantastycznie schudłam, czułam się atrakcyjniejsza i w ogóle, także no byłam, to było to wow, nie? Natomiast cały czas sobie myślę, Boże, niech coś się zmieni w moim życiu, ja nie chcę pracować na etacie, bo wykończę się psychicznie, tak? To nie dla mnie, tak? W ogóle ci ludzie, którzy wysysali ze mnie krew, tak? Wiecznie płaczą, wiecznie naburmuszeni, tak? 1500 kierowników, o ludzie. To doprowadzało mnie naprawdę do takiej strasznej frustracji, że sobie myślałam, no nie, tak nie może być. No i właściwie jak jeździłam na te szkolenia różne, to było takie, że euforia, entuzjazm, super, bo to taki entuzjazm był przez tydzień czasu we mnie. Natomiast sobie myślę, kurde, no coś jest nie tak, nie? No, fantastycznie poznałam fajnych dużo ludzi, tak, którzy wprowadzili mi w różne kręgi. W 2015 roku już zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy nie chcę rzucić etatu.
Natomiast cały czas siedząc sobie myślałam, kurde, muszę dostać tego kopa w dupę, żebym zdecydowała, tak rzucam etat, mam tego dosyć. No i poszłam na urlop w lipcu. Wróciłam z tego urlopu i nie mogłam się odnaleźć. Ja mówię, Boże, co się dzieje w ogóle? No to praca wykańcza mnie, nie mam siły. Po czym postanowiłam, aha, jedna sytuacja w pracy sprawiła, że dosyć tego, ja po prostu nie mam siły, tak? Idę do lekarza, oczywiście do psychiatry, tak, po zwolnienie. Nigdy w swoim życiu nie chodziłam na zwolnienia lekarskie i możecie sobie wyobrazić, co ja przeżywałam na tym zwolnieniu przez pierwsze 2 tygodnie. No i tak sobie postanowiłam, że 17 sierpnia idę do lekarza. Praw chciał, że dzwonię tutaj w mojej miejscowości w Elblągu. Lekarz 3 września, co myślę, o matko, co ja teraz zrobię? A w mojej głowie tutaj było, ja muszę 17 iść do lekarza, bo 18 sierpnia nie idę do pracy. A jeszcze chcieli, żebym szkolenie przeprowadziła. Ja tak, oczywiście się zgadzam na to. No i dzwonię, aż jestem w Luxmedzie, dzwonię do Luxmeda, a tam w Gdyni 9 września dopiero lekarz sobie myślę, o nie, szukam dalej. Patrzę, nawet w Gdańsku, niedaleko Elbląga, dzwoni 17 sierpnia, jest wolne miejsce. O wow, wziąłam 100 w rękę, nie? Mówię, zapierdzielam, samochodem jadę tam do tego nowego Gdańskiego. I mówię, nie, panie doktorze, oczywiście, ja po prostu się wypaliłam za gotowego. Słuchajcie, ja się po prostu popłakałam do tego lekarza. Zdałam sobie z tego sprawę, że rzeczywiście mam depresję, tak? No kurde, jestem zdołowana i w ogóle chcę coś zmienić w swoim życiu. No i lekarz mówi, dobra, to ile? Aha, napisał mi jakąś tam receptę, oczywiście, no nie wykupiłam tej recepty. A ja tak na niego patrzę, a zwolnienie lekarskie? A pani chce? On mówi, no po to tu przyszłam, mówię do niego, nie. On, no dobra, wypisał mi. No i tak zaczęłam ciągnąć do końca grudnia to zwolnienie. Ale w międzyczasie, na początku grudnia trafiłam, właśnie dostałam link od znajomego. No i weszłam sobie tam na webinar, na wyzwanie 90 dni. I ja, jak to ja, że poszukuję sensu w swoim życiu, sobie myślę, kurde, co mi szkodzi, tak? No. I tak w tym życiu cholera jasna, no co się może wydarzyć, tak? A wejdę. No i słuchajcie, zostałam, tak? No to jest najlepsza inwestycja do tej pory. Już po drugim dniu, wykonując te ćwiczenia, po drugim dniu już stwierdziłam, że moim celem jest właśnie, rzeczywiście chcę z pracy się zwolnić. Postanowiłam właśnie, że w grudniu złożę wypowiedzenie. Jestem teraz na 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia i słuchajcie, no po prostu fantastycznie. W grudniu już, słuchajcie, no, doszłam do tego, że mogłam wejść do pracy. Rozumiecie, że ja od sierpnia ja miałam takiego stresa, że ja się bałam wejść do pracy, żeby porozmawiać z tymi ludźmi, z tymi kierownikami całymi, ich tylu jest. No ale w grudniu, 17 grudnia dokładnie poszłam do pracy, tak już wiecie, wyluzowałam, bo przecież w wyzwaniu biorę udział. No i weszłam i tam gadam z tą kobietą, z tą kierowniczką, która już teraz nie jest kierowniczką. I ja mówię, no właściwie to nawet nie mogłam przyjeżdżać tutaj koło tego budynku, bo czułam te coś, nie? Ten zapach taki. Natomiast w tej chwili to mówię, już mogę wejść i przyszłam tylko was poinformować, że 4 stycznia wracam do pracy, a jutro 18 grudnia przychodzę złożyć wypowiedzenie z pracy. Wracę do pracy, wow. Ale co, jak? To wypowiedzenie rzucasz? Tak, rzucam wypowiedzenie, nie chcę już z wami pracować tutaj. No i siedzę i tak sobie myślę, kurde, no jak fantastycznie by było, jakby firma podpisała ze mną taką ugodę, nie? Kurde, zwolniona jesteś z obowiązku chodzenia do pracy, natomiast tu kasę przez 3 miesiące jeszcze będziesz dostawać. I słuchajcie, stało się tak. Dzwoni do mnie przed świętami pani sekretarka, mówi pani Sylwio, dyrektor chce z panią porozmawiać na temat umowy. Wyobraźcie sobie, że dokładnie to, tak jak sobie chciałam, zaplanowałam, dokładnie to mi zaproponowali, czy nie podpiszę z nimi ugody, ponieważ tak naprawdę, no ja i tak nie chcę do nich wracać, a wypowiedzenie złożyłam, to no im się nie kalkuluje w tym momencie, muszą szkolenia przeprowadzić im ponownie, BHP i tak dalej. Ja mówię, po prostu wiecie co, no czytacie w moich myślach, tak zgadzam się, tak zgadzam się.
I wiecie co? I wyzwanie spowodowało, że po prostu moje życie stało się inne. Robię to, co kocham. Niektórzy się z Was pytają właśnie, co mi to daje, tak? Bo ja postanowiłam założyć sobie stowarzyszenie. Natomiast jeszcze tego stowarzyszenia nie założyłam. Natomiast jak już zdążyliście, zauważyliście, co niektórzy, działam już intensywnie pod nazwą Rozruszać Elbląg, bo tak też swoje stowarzyszenie będę chciała nazwać. No to już się zaczynam promować, reklamować. Co to mi daje? Jest to moją wartością dodaną. Z tego względu, że zrobiłam pierwsze wydarzenie. Ludzie zaczęli, kurczę, mnie, wiecie, no, pan prezes Polskiej Izby Gospodarczej, tak, ze Stowarzyszenia Elbląg Europa, no każdy chce ze mną współpracować. Słuchajcie, to jest fantastyczne, tak? Teraz robię kolejne wydarzenie, już niedługo 9, już 10 też robię kolejne wydarzenie. Dodatkowo współpracuję w takim projekcie Edukacja Emerytalna. Także, no, dodatkowo ekologia mnie interesuje, także naprawdę, słuchajcie, wyzwanie zmieniło moje podejście do życia. Jest to najlepszy, jak to do tej pory, najlepsza moja inwestycja szkoleniowa, tak? Nigdy nie czułam takiego powera do tego, do działania, tak? Nigdy w swoim życiu planu nie robiłam rocznego, a co już o dziennym nie powiem, o tygodniowym, absolutnie nigdy. Jakże to ułatwia życie, tak? Robienie planu. Natomiast to Rozruszać Elbląg, tak jak już wspomniałam, wartość dodana. Czemu? Ponieważ jestem już osobą rozpoznawalną. A że jak teraz jest modny ten rozwój osobisty, bycie trenerem rozwoju osobistego, tak, też jestem właśnie takim trenerem. Zachęcam do skorzystania z moich usług. Do tej pory robiłam to w ramach praktyki studenckiej. Teraz robię to już odpłatnie. Mam klientów i jestem szczęśliwa z tego powodu. No, dziękuję Wam. Słuchajcie, zmieniliście moje życie. Super społeczność, której też dziękuję. Jeszcze uczęszczam na podyplomówkę Akademia Coachingu na WSB w Gdańsku. Ale to naprawdę, słuchajcie, to jest tylko dodatek, tak? Bo cóż papier, tak? Cóż papier? Papier to jest tylko papier. I co z tego, że mam magistra, jakąś tam podyplomówkę? To nic nie daje, tak? Tu w głowie, tak? Człowieka leży to wszystko. I zachęcam Was naprawdę do robienia czynnie zadań, wykonywania ich z dnia na dzień i naprawdę Wasze życie tutaj ulegnie zmianie, słuchajcie, w każdej dziedzinie życia, w każdej będzie różnie. U mnie czasami też bywają takie dni, że wiecie, kurde, no mam dosyć, nie? Ale ja się nie poddaję z uśmiechem na twarzy codziennie, dlatego, dlaczego te wpisy robię? Wpisy robię dlatego, żeby po prostu, no, sobie też umilać się dzień, tak? Dzień dobry, kocham życie, no po prostu kocham życie, tak? Słuchajcie, jeszcze raz Wam wszystkim serdecznie dziękuję, że w ogóle mogłam poznać to szkolenie, to wyzwanie 90 dni, że poznałam tyle fantastycznych ludzi, tak, w społeczności naszej tutaj. No, bardzo bym się chciała z Wami wszystkimi kiedyś spotkać, naprawdę, bo jesteście naprawdę wszyscy fantastyczni, tak? Dążcie do celu. Przede wszystkim nie dajcie się, tak? To, co chcecie w swoim życiu zrobić, bo Wy nie wiecie, czy to będzie dobre, czy nie, ale w tym momencie dla Was jest to dobre. Róbcie to i nie zastanawiajcie się nad tym, co będzie. Będzie dobrze, będzie najlepiej. Po to jesteście w wyzwaniu 90 dni, żeby było Wam tylko lepiej, tak? Żebyście zrozumieli to, czego do tej pory może nie rozumieliście, tak? Albo może, no nie wiem, potrzebowaliście jakiegoś tam bakcyla, ja tą kopniaka w dupę. Róbcie to. Miejcie wspaniały dzień jutrzejszy, bo jest naprawdę późno. Ale tak sobie postanowiłam właśnie tego dnia, że nagram filmik i słuchajcie, zrobiłam to, tak? Bo tak sobie postanowiłam. Nieważne, 2 godziny szukałam po prostu, jak tu w ogóle ściągnąć jakikolwiek program, tak? Nie miałam żadnego pojęcia w ogóle, jak tu się nagrać, tak? Z komórki? Nie, no, no czarna magia dla mnie to jest w ogóle, nie? Natomiast fantastycznie. Nowe doświadczenie, tak? Nowe doświadczenie się nauczyłam. Naprawdę. Jestem szczęśliwa. Jestem bardzo pozytywnie nastawiona do życia. Pamiętajcie, dobro wraca podwójnie. To, co dajecie drugiemu człowiekowi, to się naprawdę wraca, tak? I chociażby to, co ja w tej chwili robię, to moje marzenie było, tak? Tak jak jest tych 6 sfer
życia, każdy ma, tak, te swoje sfery życia i właśnie to, że ja chcę się udzielać, tak, poprzez takie udzielanie ja poznaję ludzi i mam propozycje różnego rodzaju. Jestem już rozpoznawalna, tak, ludzie do mnie dzwonią i ludzie sami chcą ze mną współpracować. Słuchajcie, to jest fantastyczne, no, to jest tak fantastyczne, że no, jestem szczęśliwa, no. Nic tylko żyć i cieszyć się życiem, tak? Dziękuję Wam bardzo. Być może nagram, no na pewno nagram jeszcze filmik, ale myślę, że dopiero po zakończeniu już całego, że tak powiem, wyzwania 90 dni. Wiecie, wspaniały dzień jeszcze raz. Dobrej nocy Wam życzę, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, siema, pa.